Chciałabym też na początku parę rzeczy tytułem wstępu powiedzieć. Po pierwsze, dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały w propagowanie dzisiejszego spotkania, bo gdzieś na waszych grupach zamkniętych też się linki pojawiały. Bardzo dziękuję Grześkowi, że wspólnie ze mną to spotkanie zorganizował i nieobecnej dzisiaj, bo jest na wykładach mojej asystentce Ani Jarek, która wzięła na siebie całą logistykę związaną z rejestracją uczestników, z wysyłaniem do was zaproszeń, więc tak na początek chciałam o tym. Będziemy dzisiaj mówić o dosyć trudnym temacie i muszę wam powiedzieć, że od paru dni, jak myślałam o tym, o czym mam dzisiaj mówić, znając z waszych historii, jak dramatycznie wygląda na dzień dzisiejszy wasza sytuacja, trochę się wystraszyłam tego, co powinnam powiedzieć, bo naprawdę widzę, że jesteście na wojnie i że moje słowa mogą być może nieadekwatne do tej całej sytuacji, w której jesteście. Mam tylko nadzieję, że z tego wykładu wyniesiecie trochę wskazówek dla siebie, jak o siebie zadbać, żeby nie pogorszyć swojego stanu psychicznego. Mam dla was niestety złą wiadomość. To nie jest pierwsza epidemia, z którą się zderzamy w XX wieku, no w XXI pierwsza na taką skalę. W związku z tym trochę badań dotyczących konsekwencji psychologicznych wśród personelu medycznego, takich zdarzeń już było. Więc my jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki odsetek z was będzie się mierzył z trudnościami psychicznymi po tym całym zdarzeniu. I o tym chciałam trochę powiedzieć, o tym, jakie mogą być konsekwencje tego, co się teraz dzieje, ale też chciałabym przedstawić wam różne praktyczne wskazówki, co można zrobić, żeby trochę zmniejszyć swój poziom stresu i w gruncie rzeczy zredukować ryzyko PTSD, w którym teraz wszyscy jesteście. Więc pozwolę sobie zacząć. Takie sytuacje, z którą mamy teraz do czynienia, nazywane są w psychologii katastrof katastrofami niepewności. I to są takie zdarzenia krytyczne, które mają nieznany przebieg, nieznaną dynamikę i toksyczność. Wiemy z różnych badań, które do tej pory prowadziliśmy, że zdarzenia, w których są poszkodowani fizycznie, pociągają za sobą o wiele więcej poszkodowanych psychicznie. Po ataku sarinem w Japonii około 5 do 9 tysięcy ludzi cierpiało na różne powikłania psychologiczne. Po ataku na World Trade Center, gdzie zginęło, nie wiem, przypomnijcie mi, ale mniej niż 4 tysiące ludzi, nie licząc tych, którzy mieli powikłania oczywiście w związku z wdychaniem tych wszystkich oparów. Bardzo dużo osób, które udzielały pomocy, mam na myśli first responders, strażaków, ratowników i służby medyczne, doświadczało długoterminowych skutków tej sytuacji. 27% miało depresję, 30% PTSD, 20% różne powikłania lękowe. Muszę wam też powiedzieć, że badano stan psychiczny pilotów i piloci z zachodniego wybrzeża również mieli objawy PTSD. 18% pilotów z zachodniego wybrzeża tego doświadczyło. Więc to są osoby, które były bardzo odległe od tego miejsca zdarzenia, a mimo wszystko to zdarzenie miało na nich katastrofalny wpływ. Więc jak mówimy o psychotoksyczności zdarzeń, to mówimy o tym, że zdarzenie jest chroniczne, czyli jest rozłożone w czasie. Nieznana jest śmiertelność i przebieg też jest niejasny. I my w takiej sytuacji dokładnie jesteśmy. W zasadzie wszystkie te trzy zmienne są nieznane, czyli można powiedzieć, że pandemia, z którą teraz mamy do czynienia, ma bardzo wysoką psychotoksyczność. Wiadomo, że na jednego poszkodowanego fizycznie przypada w takich sytuacjach od 4 do 50 osób, które doświadczają kłopotów psychofizycznych. Taki największy problem, który może się pojawić, to jest problem z wykonywaniem codziennych czynności. Czyli jeżeli ktoś jest w takim stresie, że nie jest w stanie funkcjonować normalnie na co dzień, to znaczy, że to wydarzenie się naprawdę już grubo odbija na takich osobach. A można powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Wy to już jesteście w kompletnym chaosie na ten moment, ale też całe społeczeństwo jest dotknięte tym, że po prostu musimy totalnie zmienić swoje życie.
Tak, żebyście w przybliżeniu wiedzieli, jaka jest dynamika. Zazwyczaj przed takimi zdarzeniami są jakieś zwiastuny, które, jak wiecie, są ignorowane. Już nie mówię o tym, że od lat się mówiło o tym, że może być jakaś wielka pandemia na Ziemi w związku z tym, że my się przemieszczamy po całym świecie, ale też jak już się pojawiły pierwsze informacje z Wuhan, też były w zasadzie ignorowane. Tak? Bagatelizowaliśmy to, wszyscy mówili, że to do nas nie dojdzie, że to Azja, może się coś pozytywnego po drodze podzieli, że ten koronawirus do nas nie przyjdzie. Potem jest faza szoku, kiedy jest jakaś informacja przekazywana, że tak, doszło, mamy pierwsze ofiary, pierwsze zachorowania. I pierwsze dni, kiedy mobilizują się służby, to są dni bohaterstwa. Też czasami się znajdują ludzie, którzy w różnych sytuacjach, jak są, nie wiem, katastrofy naturalne, którzy nie należą do żadnych służb, ale się angażują w pomaganie. Potem jest miodowy miesiąc, gdzie te służby są bardzo wychwalane, wspierane, doświadczaliście tego, dokarmiali was, dziękowali wam za waszą pracę w pewnym momencie, ale potem dochodzi do fazy, która jest tak zwaną fazą rozczarowania. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o systemowym wsparciu psychologicznym, nawet dla całych społeczeństw, bo są takie systemy rozpisane, jak można działać na takim systemowym poziomie, jeżeli chodzi o prewencję problemów psychologicznych, to celem tej prewencji pomocy psychologicznej powinno być zapobieganie właśnie tej fazie, gdzie ludzie przestają wierzyć w informacje w mediach, zaczynają stosować jakby własne pomysły na radzenie sobie, przestają się stosować do zaleceń, spada wiarygodność takich rządowych źródeł informacji. I po wybiciu z tej fazy, bo w którymś momencie zawsze doświadczamy takiego przesilenia, po którym dochodzi do wzrostu, czyli ludzie adaptują się do sytuacji, wiedzą jak się zachowywać i wracają, można powiedzieć, powoli do normalnego poziomu funkcjonowania. My byliśmy już na tej fazie wzrostowej, bo tak mam wrażenie, że jak były wakacje, to trochę się lepiej czuliśmy psychicznie i już tak bardzo nie żyliśmy pandemią. Co okazało się też dużym błędem, bo rząd powinien był żyć wtedy pandemią, ponieważ wszyscy eksperci mówili o tym, że będzie druga fala, ale jakby nic z tego nie wynikło w przełożeniu na działania, więc tak naprawdę my znowu jesteśmy w tym dołku teraz, czyli znowu jesteśmy w tej fazie rozczarowania, a tak naprawdę to jest, myślę, jakby tak popatrzeć na skalę tego, co się dzieje, to z powrotem jesteśmy w fazie szoku, tak? Ponieważ no, liczby osób, które chorują i umierają, są w Polsce drastyczne. Ta faza rozczarowania to jest faza, w której my przechodzimy w taki tryb martwienia się głównie o siebie, egoizm się włącza, stygmatyzacja osób chorych, też zamieszki, agresja, ataki fizyczne również na medyków, tego doświadczaliście. Myślę, że na dzień dzisiejszy to drugi raz do tego nie dojdzie, bo społeczeństwo trochę chyba ma wyższą świadomość niż wcześniej i wy też więcej mówicie o tym, jak wygląda na co dzień wasza praca, więc ludzie mają świadomość tego, że jesteście na dzień dzisiejszy w zasadzie bohaterami na froncie walki. Natomiast to, co się między wami dzieje, bo wy jesteście teraz w fazie rozczarowania, wy jako medycy, to różne zachowania, których możecie się spodziewać też w własnym środowisku, mogą świadczyć o tym, że jesteście w tym dołku. Tak jak powiedziałam, wzrasta bardzo często egoizm, dbanie o siebie, ludzie przestają przestrzegać procedur. To, że zdarzają się różne sytuacje, że personel szpitala jest do was niezbyt życzliwie nastawiony albo nie umożliwiają wam miejsca, żeby się gdzieś rozebrać z kombinezonów. To mogą być takie zachowania, które świadczą o tym, że nam się bardzo atawistyczny mechanizm egoizmu włączył. Tak się ludzie zachowują w momencie wysokiego stresu, że bardziej dbają o siebie niż o innych. Wiemy z badań i teraz z 2020 roku i z badań po poprzednich tego typu sytuacjach, że personel medyczny jest drastycznie narażony na długoterminowe skutki psychologiczne, do których należy post-traumatic stress disorder, czyli zaburzenia PTSD. Mówi się o tym, że jest taki wtórny stres pourazowy, również secondary trauma stress, zaburzenia depresyjne, nie tylko obniżenie nastroju, ale najzwyczajniej w świecie grozi wam depresja i różne zaburzenia lękowe. Tak? To, że w tej chwili już odczuwacie niepokój przed pójściem do pracy, to już świadczy o tym, że to się dzieje. Tak?
To, co jest takim warunkiem pojawienia się stresu pourazowego i wtórnego stresu pourazowego u służb, które są pomocowe, tak, nie wiem, policjantów, strażaków czy medyków, to jest bycie świadkiem zagrożenia zdrowia i życia. Więc myślę, że na ten moment wszyscy doświadczacie tego codziennie. Tak myślę sobie, że przed epidemią to też było typowe w waszej pracy, ale jak rozmawiałam z ratownikami z różnych części Polski, to wy, zdarzało wam się, że mieliście takie dyżury, że jeździliście do zachorowań, tak? Więc nie zawsze jest tak, że te sytuacje w waszej pracy na co dzień były traumatyzujące. Natomiast teraz jest tak, że w zasadzie każdy dzień wiąże się z jakąś sytuacją potencjalnie traumatyzującą. I to, co się również pojawia, to poczucie bezradności, bezsilności, które wynika z tego, że ja nie wiem, co już mam zrobić, nie wiem, do kogo mam zadzwonić, też brak środków do pracy. Teraz rozumiem, że jesteście trochę lepiej zabezpieczeni, ale na początku pandemii było dużo skarg z waszej strony właśnie na to, że nie ma po prostu rękawiczek, nie ma maseczek, nie ma kombinezonów, że jesteście fizycznie niezabezpieczeni w tej sytuacji. Teraz sytuacja jest o wiele gorsza, bo ten brak sprzętu to już oznacza brak wolnego łóżka, brak personelu, brak lekarzy, którzy mogą przyjść do pacjenta i go przejąć. Czyli znowu jesteście w zasadzie w większości tych sytuacji narażeni na ogromną swoją bezradność. I to jest taki tak naprawdę czynnik spustowy do objawów PTSD. I przerażenie i lęk, który wtedy czujecie, co mam dalej zrobić. Nikt nie chce, żeby przecież pacjent w karetce mu umierał w kolejce pod szpitalem. Więc to są sytuacje, które naprawdę wystawiają was na bardzo duże ryzyko rozwinięcia stresu pourazowego. Pierwsze badania, które mieliśmy w tym roku, oczywiście na personelu medycznym w Wuhan, pokazują, że te procenty osób, które doświadczyły takich powikłań psychologicznych, są, ja bym powiedziała, ogromne. Ja nie będę może czytać tego ze slajdów, ale będzie tutaj kilka badań, które mi się udało znaleźć. Dużo tych badań z 2020 roku w bazach nie znalazłam, ale one wszystkie są w miarę spójne. Że i zobaczcie tutaj ten stres pourazowy na dole, post trauma stress, oni tak to sobie nazwali, 70% medyków u nich doświadczyło. Jeżeli chodzi o inne badania, w których już badano typowe objawy stresu pourazowego, czyli flashbacki, koszmary nocne, te niechciane myśli, nawracające obrazy, które uniemożliwiają wam zaśnięcie i czasami funkcjonowanie na co dzień, unikanie myślenia o tych sytuacjach i o tych miejscach, próba, jak nie jesteście na dyżurze, próba wypierania na siłę tych myśli, tak? Bo jakby wiadomo, że to jest taka rzecz, która bardzo zakłóca funkcjonowanie, jeżeli mamy te intruzje i koszmary, więc to, co staramy się robić, to odciąć od tego. Niestety na poziomie neurologicznym to działa tak, że jeżeli coś, jakąś myśl próbujemy zniekształcić czy wyprzeć, de facto tam jest więcej energii, więcej neuroprzekaźników, więcej tych, co prawda, inhibitorów wtedy, bo staracie się dokonać jakby spłaszczenia tej myśli, żeby tam nie było tyle energii, żebyście o tym nie pamiętali, ale działa to odwrotnie wtedy, tak? Czyli de facto wypierając jakieś myśli, wzmacniacie je w pamięci długotrwałej. I ciągłe pobudzenie, czyli ciągłe napięcie, przewidywanie tego, że coś złego się wydarzy, większa wrażliwość na różne bodźce, czyli podniesiony poziom aktywacji, który powoduje również, że w konsekwencji jesteście bardzo często bardziej podirytowani, macie krótszy ląd, szybciej się człowiek odpala w takich sytuacjach i reaguje jakąś werbalną agresją. I jakby, jak widzicie, te badania wskazują na to, że około 30% personelu badanego w tym roku doświadczało takich objawów, a to również był czas, kiedy nie mieliśmy takiego drastycznego wzrostu, tak? To akurat było z Iranu badania, więc oni tam w ogóle mieli troszkę spokojniej niż u nas, a mimo wszystko 1/3 personelu doświadcza takich objawów psychologicznych. Kolejne badania. Depresja. Czasami jak pytamy ludzi o różne symptomy depresji, pytamy tak naprawdę o kłopoty ze spaniem, o obniżenie nastroju, o brak poczucia sensu tego, co robię, więc ten wynik, że 80% personelu miało takie objawy, w ogóle mnie nie dziwi, tak? Wy wszyscy jesteście w tej chwili zagrożeni
spadkiem nastroju, czyli takim pierwszym etapem do głębszej depresji w przyszłości. Znowu około 30% ludzi z objawami PTSD. Kolejne badania, w których pytano o różne lęki i depresje. Wśród lekarzy znowu 30% zmaga się z takim problemem. Kolejne badania też wskazują na to, że bardzo dużo pracowników medycznych w innym miejscu znowu doświadcza depresji, lęku, nasilonego stresu, bezsenności. Pytany w kolejnych badaniach, też całkiem duża próba, pytano już o inne rzeczy związane ze specyficznymi emocjami. Wyczerpanie 70% ludzi. To też nas nie dziwi. Myślę, że wielu z Was, którzy dzisiaj są na tym wykładzie, też się czują fizycznie i psychicznie wyczerpani. Czyli uśredniając, takie mniej więcej mamy wyniki tych badań. Czyli depresję doświadcza między 30 a 60% ludzi, lęku doświadcza między 40 a 60%, PTSD zaokrąglam oczywiście, między 30 a 70%, problemy ze spaniem między 30 a 50%. Myślę, że gdybyśmy mówili o polskich warunkach, to na bezsenność czy trudności z zasypianiem na dzień dzisiejszy pewnie o wiele więcej z Was cierpi. I co powinno być zrobione? Taka wizja idealistyczna i Wy nie macie tej pomocy zapewnionej na ten moment. To, co pomaga, to na pewno świadomość tego, że to, co się ze mną dzieje, to jest już objawem, to się zbiera na jakiś większy syndrom, czyli ważna jest psychoedukacja. Ważne są Wasze kompetencje na co dzień, jak Wy ze sobą rozmawiacie, czy dajecie sobie przestrzeń na to, żeby odreagować po różnych sytuacjach i nie tylko nazwać te rzeczy, które wzbudzają gniew, wściekłość, bo złość, gniew, frustrację, to, że tam na kogoś nawet nabluzgacie, nie mówię, że przeklinacie do osoby, która złość was wywołuje, chociaż wcale bym się nie dziwiła, jakby były takie sytuacje, ale to, że potem wsiadacie do karetki i sobie tam odreagowujecie, używając wulgaryzmów, tu nie chodzi tylko o to, tak? Złość jest taką emocją, którą my pokazujemy w dosyć łatwy sposób. My się złości nie wstydzimy, ale pod spodem my czujemy bardzo dużo innych emocji i te kompetencje w zakresie defusingu emocjonalnego to jest również umiejętność nazwania tego, co ja tam wtedy poczułem, tak? Że poczułem bezsilność. My bardzo nie lubimy bezsilności, nie? Bo to znaczy, że ja straciłem kontrolę w jakiejś sytuacji albo że mam poczucie, że nic więcej już nie mogę zrobić. To jest bardzo niekomfortowe uczucie, nie muszę chyba Wam o tym więcej opowiadać, ale też czasami czujemy wstyd, czujemy zażenowanie, czujemy rozpacz z rodzinami, jeżeli jesteście w domu i ktoś umiera w domu, z bezradności rodziny, tak? Albo jedziecie do człowieka, który był resuscytowany już dłuższy czas i Wy wiecie, że więcej nie możecie już zrobić. Często czujecie po prostu rozpacz z tą rodziną, ale też jest wiele sytuacji, które po prostu wzbudzają zażenowanie czy wstyd, również ogromny gniew na system, więc jakby defusing emocjonalny to są takie techniki, które też pozwalają nazwać rzeczy, które nie są tylko złością, którą wystawiacie na zewnątrz. Jest też parę narzędzi, które opracowali Amerykanie dla służb na takie sytuacje zdarzeń masowych, kiedy coś się dzieje długo i dużo ludzi bierze udział w jakiejś akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Ja trochę o tym powiem. To są takie procedury REITS, to jest procedura zejścia ze służby, kiedy się trochę przytrzymuje zespół, żeby ten zespół odreagował, posiedział trochę ze sobą, żeby te najsilniejsze emocje z nas schodziły, zanim my pojedziemy do domu. Procedura PAS, ją bardziej szczegółowo opiszę, ale to, co jest kluczowe, i ja mam nadzieję, że wśród tych 108 osób, którym się udało wbić dzisiaj na wykład, są też jacyś kierownicy, bo bardzo istotne jest to, żeby na dzień dzisiejszy Wam jak najwięcej wygód w pracy zapewniać. Znaczy w tym minimalnym zakresie, który jest tworzony, to komfortowe warunki do tego, żeby się zdrzemnąć, dostarczanie Wam płynów, chociaż to jest trochę teraz ryzykowne, żeby pić na dyżurze. Nie wiem, jak pić wodę mam na myśli na dyżurze, więc tutaj trochę rzeczy można by było zrobić też z poziomu kierownictwa. Mam nadzieję, że Wasi kierownicy mogą Was czasami powspierać dodatkowo. Co można zrobić, może ja dodam później. I na początek też chciałabym Wam powiedzieć, że to, co się z Wami dzieje, to jest poważna rzecz. Nie bagatelizujcie tego. Ja będę mówiła więcej o tym, jak te objawy, które teraz możecie już mieć,
mogą wpłynąć również na wasze życie prywatne i mogą doprowadzić i do depresji, i do myśli samobójczych, i do zmian w osobowości, i do wypalenia zawodowego. I jeżeli czujecie, że sobie nie dajecie rady, to kierujcie się po wsparcie profesjonalne. Też jakby nie ma w Polsce służb, które mogłyby się wami zająć, w sensie nie ma wyszkolonych psychologów, nie ma samowego wsparcia psychologicznego, ale jednym z takich elementów działania systemowego w takich sytuacjach to jest triaż emocjonalny i są pewne wytyczne, kto może iść na kolejny dyżur, a kto już nie powinien. W Polsce zanim to się zadzieje, to myślę, że miną wieki. Więc to, co teraz możecie robić, tak naprawdę w dużej mierze, przepraszam, że to powiem, liczyć na siebie. Więc dlaczego też to mówię? Dlatego, że wiemy, że w tych sytuacjach krytycznych, kiedy jesteśmy i w ostrym stresie, i w chronicznym stresie, i przydarza nam się życiowo coś bardzo trudnego, a wam się zawodowo bardzo dużo trudnych rzeczy teraz na co dzień przydarza, jedną z kluczowych zmiennych, a w zasadzie to jest tak według analiz czynnikowych, ten czynnik wyjaśnia 70% takiego powrotu do normalności, to jest wsparcie społeczne. Czyli jeżeli mamy z kim porozmawiać na ten temat, przy kim odreagować emocje, jeżeli ktoś na co dzień potrafi nas wspierać też trochę odciążając nas z takich codziennych trosk i pomaga nam nawet tak fizycznie, nie wiem, przywożąc jedzenie, gotując coś dla nas, robiąc zakupy, czy po prostu jeżeli umiemy sobie odpuścić pewne rzeczy w życiu prywatnym, żeby się na dzień dzisiejszy tym nie zajmować, żeby się skupić na sobie, to też w kryzysie jest bardzo ważne. Ale kluczowe jest to, że grupa, z którą możecie rozmawiać, nie wiem, najbliższe osoby, przyjaciele, ktoś, kto rozumie waszą pracę, albo partnerzy, partnerki, że to jest to oparcie, które powoduje, że po pierwsze może przez chwilę inaczej spojrzeć na sytuację. Jeżeli macie taki klimat w zespołach, że możecie nawzajem ze sobą porozmawiać, to wiadomo, że ludzie też nawzajem sobie udzielają różnych porad, ale to, że my właśnie jesteśmy dla siebie na co dzień i posłuchamy o tym, co przeżywamy, czyli nie tylko o tej złości, ale też co było najtrudniejsze w jakiejś sytuacji, co ja wtedy pomyślałem. Może jeżeli macie tak dobre relacje, też powiedzenie, co ja wtedy poczułem, to jest kluczowe dla właśnie odreagowania emocjonalnego. Ale również to, że jesteśmy w jakiejś grupie, którą coś łączy, że przeżywamy wspólne rzeczy i że my siebie nawzajem widzimy, tak? I jeżeli ja widzę kolegę, który już nie ogarnia i podejdę do niego, powiem, stary, co się z tobą dzieje, to też jest bardzo ważny sygnał, że ja jestem dla innych ważny, że oni mnie zauważają. To na różnych poziomach ma przełożenie na nasze zdrowie psychiczne, tak? Że nie jestem ignorowany, że nie jestem samotny, że nie jest tak, że tylko ja takie rzeczy przeżywam, ale jakby jest coś takiego w psychologii, co się nazywa same boat phenomenon, czyli że wszyscy jesteśmy na tej samej łodzi. To też jest czynnik wspierający, tak? Że jest grupa ludzi, która mnie będzie lepiej rozumiała niż inni. To, co jest smutne, to w zeszłym roku robiłam takie badania, teraz podejrzewam, że niewiele się zmieniło, to, że zrobiliśmy taki też z pomocą Grzegorza taki pilotaż dotyczący poczucia samotności w ratownictwie medycznym i zadawaliśmy pytania różne o to, z kim na co dzień rozmawiacie o różnych swoich trudnościach i okazuje się, że dużo ludzi z nikim nie rozmawia. Okazuje się też, że często nie rozmawiacie w domu o tym, co się z wami dzieje. Co ja rozumiem, że z jednej strony to jest jakiś czynnik, który ma chronić wasze rodziny, żeby nie wiedzieli, na czym wasza praca wygląda, ale z drugiej strony jest też często tak, że jak nasza rodzina niewiele wie o tym, co my robimy w pracy, to nie będzie rozumiała różnych waszych zachowań. A teraz w związku z tym, że możecie mieć objawy stresu pourazowego, to może być kluczowe, żebyście nie rozpętali kolejnego konfliktu w rodzinie, bo ktoś nie będzie po prostu rozumiał, co się z wami dzieje. I sytuacja w zeszłym roku wyglądała tak, że większość z was nie miała wsparcia psychologicznego. Ja się zastanawiam, jak dużo ludzi z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wtedy odpowiedziało na te pytania, bo w Polsce nie było tak dużo ratowników, którzy mają dostęp do pomocy psychologicznej, ale generalnie wiemy, że większość z was po prostu nie ma takiego dostępu. A to, z czym dzisiaj się borykacie, ja nie chciałam za bardzo wchodzić dzisiaj w jakieś detale waszej pracy i w te historie, które ja zdążyłam w ostatnim czasie usłyszeć,
bo zakładam, że webinar też miał być dla rodzin medyków i nie chciałam jakoś epatować tym, co Wam się dzieje, zresztą sami lepiej wiecie. Natomiast już wiem, że wiele osób doświadcza lęku przed pójściem do pracy, co się będzie dzisiaj działo. Macie trudności z mobilizowaniem się do wyjścia z łóżka przed pracą. Bardzo dużo ludzi korzysta z alkoholu, żeby ułatwić sobie zasypianie, bo po ciężkim dniu, kiedy kłębią się jeszcze jakieś myśli, czy dało się inaczej, czy dało się kogoś uratować, czy o czymś nie zapomniałem, dyspozytorzy się bardzo też męczą z tym, że mają niepowysyłane karetki przez wiele godzin, że wielu z Was sięga po alkohol, żeby sobie ułatwić zasypianie i to zazwyczaj po wysokoprocentowe alkohole. Jak to się może skończyć, to chyba sami wiecie, alkohol stosowany w stresie powoduje, że jest szybsze ryzyko uzależnienia się, bo ze względu na kortyzol i przyspieszony metabolizm, alkohol jest też szybciej metabolizowany, więc jeżeli pijecie w stresie, to potem będziecie musieli zwiększać dawki, a to już jest dosyć przykra sytuacja. Bezsilność, frustracja, bycie upokorzonym wielokrotnie, trudności z załatwianiem swoich potrzeb fizjologicznych, rząd, który nie stoi po waszej stronie i jeszcze jesteście co jakiś czas obrażani w zasadzie przez ludzi, którzy powinni was na ten moment wspierać, zapsie pieniądze, kwarantanny, które są czasami sensowne, czasami bezsensowne, ale przede wszystkim frustrujące ze względu na to, że jest do was coraz mniej na dyżurach. To, że jedziecie do pracy i w zasadzie nie wiecie, co was dzisiaj czeka, czy będziecie mieli jednego pacjenta, czy przy trzech, ile godzin spędzicie w kombinezonie. Ale też takie sytuacje, w których widzicie kolegów i koleżanki, którzy nie pracują na najwyższych standardach, tak? I to się zaczyna czasami już od poziomu dyspozytorni, gdzie problemy sprzed pandemii nie zostały rozwiązane i są osoby, które przyjmują wszystko jak leci i potem wyjeździcie do poszkodowanych, którzy waszej pomocy de facto na ten moment nie potrzebują. Czasami też zdarzają się sytuacje, że ktoś bierze do szpitala pacjenta, który mógłby zostać w domu, ale co tam, przynajmniej będę miał z głowy dyżur, bo postoję sobie w kolejce z jednym pacjentem, który ma duże szanse, że mi w karetce nie umrze. Więc czasami też takie sytuacje, że ktoś działa nie według standardów, które byście chcieli, żeby były w ratownictwie, też może prowadzić do różnych konfliktów. Ale to, że przede wszystkim zderzacie się z bezradnością i nawet wykonując dziesiątki telefonów, co zrobić z pacjentem, dalej nie wiecie, czy uda wam się tego pacjenta gdzieś zostawić w szpitalu, może powodować bardzo duże takie zmęczenie, wycofanie, otępienie emocjonalne i w końcu też w dłuższej perspektywie, ale możliwe, że to się z wieloma z was już w tej chwili dzieje, również myśli o sensowności waszej pracy, i też trochę obniżenie motywacji do wykonywania swojej pracy rzetelnie. No bo jeżeli ja czegoś nie mogę zrobić, to przychodzi taki moment, kiedy się mówię, odpuszczam, tak? I jesteście jakby narażeni na takie sytuacje, w których przestanie wam się chcieć. To, co możecie odczuwać jako takie konsekwencje chronicznego stresu, chronicznego, ostrego stresu, to tak jak wspomniałam wcześniej, nawracające myśli o tym, co się wydarzyło z pracy, które utrudniają wam normalne funkcjonowanie na co dzień. Tak? Czyli wracacie z dyżuru, a i tak tam wam w głowie różne obrazy krążą. Unikanie myślenia o tym, które też się wiąże z tym, że jeżeli ktoś wam o to zadaje pytania, to wy może odpowiedzieć, nie chce mi się o tym gadać, ale u osób, które mają już wyższy poziom pobudzenia związany właśnie z reakcją w PTSD, może dojść nawet do jakichś przykrych słów, tak? A odwal się ode mnie, a nie chce mi się o tym gadać, jakaś irytacja, trzaskanie drzwiami. Czyli to jest ten moment, kiedy wy już możecie odreagowywać trochę w domu tą sytuację. Stępienie emocjonalne, no, związane również z tym, że nawet jeżeli jesteście wrażliwi i empatyczni, to przychodzi taki moment, w którym organizm odmawia czucia, bo to już jest za dużo w którejś sytuacji, tak? Szczególnie ci z was, którzy pracują w szpitalach, więc jesteście na tym samym, bym powiedziała, końcu tego całego systemu i widzicie, co się dzieje z pacjentami, jaka jest wasza bezradność i te sytuacje, w których w zasadzie kolejny pacjent przyjęty do szpitala może być wtedy, kiedy jakiś ktoś umrze. No to tego typu doświadczenia to są doświadczenia graniczne, tak? I dlatego też użyłam tego słowa wojna, bo wydaje mi się, że to jest adekwatne słowo w tej sytuacji.
w dłuższej perspektywie wy możecie somatyzować, szczególnie te osoby, które mają małą świadomość ciała, nie chcą się przyznać do tych swoich słabości i wypierają te negatywne myśli, to się wszystko odbije na waszym układzie pokarmowym, na waszym układzie mięśniowo-szkieletowym, zacznie się łykanie różnych tabletek przeciwbólowych i czegoś i innego na wsparcie, więc jeżeli ktoś jakby nie ma swoich technik na rozładowanie tych emocji i na zmniejszenie swojego napięcia w organizmie, to dobrze wiecie, no jesteście medykami, nie będę wam tego tłumaczyła, pójdzie to po prostu w ciało. Co się też jakby może z tych objawów zadziać dalej, tak? W momencie, kiedy jesteście zmęczeni, a jednak jest teraz trudność z regeneracją i nawet czasami jesteście zmęczeni już przed dyżurem, tak? Myśl o dyżurze powoduje, że zaczynacie czuć zmęczenie, a to się przekłada na błędy, tego byście na pewno nie chcieli. Rozumiem, że jeżeli jesteście tutaj na tym wykładzie, to jesteście grupą tych osób, które się jakoś tym bardziej interesują, ale też zakładam, że poszukiwanie wiedzy świadczy o tym, że jesteście w pracy też zaangażowani. Ja nie muszę tłumaczyć, że zmęczenie się przekłada na błędy, ale również w dłuższym czasie na takie wyczerpanie emocjonalne i obojętność wobec tego, co się dzieje. To jest zrozumiały mechanizm. Ja bym powiedziała, że to jest w tej sytuacji normalne, tylko jak wszystko już przejdzie, tak, jak wszystko już wycichnie i my będziemy myśleli o tym, co się działo w trakcie pandemii, to jest to czynnik, który może się też dołożyć do tego, ta obojętność do poczucia winy, które jest w aktualnej sytuacji też bardzo prawdopodobne u was. Brak kontroli emocji, irytacja, to wynika ze zmęczenia, ale to też wynika ze złości i z wyczerpania generalnie organizmu. Wiadomo, że to się przekłada i na złość na pacjentów, i na złość na kolegów, na dyspozytorów, na personel SOR-ów, na konflikty w zespole, bo wy możecie nawet nie mieć powodu, żeby się pokłócić, ale właśnie ze względu na ten krótki ląd i łatwiejsze wzbudzanie się, czasami z byle powodu można się pokłócić z ludźmi, ale tak samo w domu, tak? Czyli już jest ryzyko, że wasze rodziny będą odczuwały wasz stres w pracy. Zamrożenie emocjonalne znowu się przekłada na bardzo ważny czynnik wypalenia zawodowego, ale co jest związane też z tym zamrażaniem emocjonalnym, my przestajemy być tacy obecni w domach też, tak? Czyli jeżeli ktoś się zamrozi, bo nie chce nic czuć, odcina się od tych sygnałów emocjonalnych z ciała, to też zmniejsza się nam empatia wobec bliskich osób, nie? Wobec dziecka, które przyjdzie do was, żeby, nie wiem, poprosić o zabawę, wobec partnera czy partnerki, który jakby ma ochotę na to, żeby się zbliżyć, przytulić, no bo wszyscy jesteśmy teraz w stresie w związku z pandemią i być może zbliżającym się lockdownem i sytuacją polityczną, którą teraz mamy w kraju, a niestety to zamrożenie emocjonalne może spowodować, że wy nie będziecie tacy dostępni, tak? Nie będziecie mieli ochoty na taki kontakt, żeby ktoś jeszcze czegoś od was w domu chciał. To, co też może się pojawiać i dochodzą do mnie takie słuchy, że sporo ludzi ma takie poczucie zwątpienia w swoją pracę i w sens wykonywania tego, co robicie, że już się zdarzają rezygnacje z pracy. Jeżeli widzimy swoją bezradność dzień po dniu i walkę o każdego pacjenta, gdzie go odstawić i o te dziesiątki telefonów, które musicie wykonać, a czasami to się i tak nie udaje i nie zdążycie z tym pacjentem żywym dojechać do szpitala, no to trudno, żebyśmy też takich wniosków nie wyciągali. I znowu te objawy, które tutaj wymieniam, ja nie mówię o tym w kategoriach patologii, ja mówię w kategoriach takich, że wy macie prawo to wszystko też czuć. A to się też, jeżeli macie takie poczucie utraty sensu pracy, to przekłada się to trochę na mniejsze zaangażowanie w wykonywane czynności, tak? No, trochę już się zaczynacie dystansować, ale to też się przekłada na to, że nie chce wam się angażować w sytuacje, w których trzeba by było podjąć jakieś większe ryzyko. To akurat ten wniosek tutaj, ja nie cytuję badań, ale akurat wiadomo to z różnych badań naukowych, że zmniejsza się skłonność do ryzyka przy podejmowaniu różnych decyzji i też osoby, które są takie wycofane i nie widzą sensu, żeby się bardziej angażować, mniej inwestują w pracę zespołową, tak? Czyli może by miały jakiś pomysł, ale nie chce im się odzywać, więc siedzą cicho. Co też widzicie, nie muszę jakby chyba opowiadać o tym, jakie to może być przełożenie na ratowanie ludzi, na waszą współpracę, na wasze relacje z innymi członkami zespołu.
i to też może prowadzić ostatecznie do wypalenia zawodowego. To, co też ludzie w ostrym stresie, może w ostrym stresie to nie, bo w ostrym stresie to ludziom bardzo jakby nie zależy na czymkolwiek, ale jeżeli jesteśmy w chronicznym stresie, czy mamy taki pogłębiony kryzys psychiczny w związku z tą sytuacją, to bardzo dużo ludzi zaczyna stosować izolację społeczną. I wy macie prawo do izolacji społecznej. Ja bym nawet powiedziała, że to jest wskazane po pracy, żebyście się trochę izolowali od ludzi, bo jak jesteście ludźmi przebodźcowani, tak, na małym metrażu w karetce przez kilka godzin z kolegami, no fajnie by było, żeby jeszcze jeździć na dyżurze z kimś, kogo się lubi, ale teraz czasami trafiacie na dyżury w ogóle z nowymi osobami, których nie znacie, nie wiecie, o czym można w ogóle ze sobą rozmawiać przez tyle godzin. Pacjenci, sorry, telefony na dyspozytornie, rodziny, które do was odzwaniają, gdzie jest pacjent aktualnie, no jesteście tymi społecznymi bodźcami bardzo przebodźcowani, tak? I wyobrażam sobie też, że jak ktoś siedzi na dyspozytorni, szczególnie jako wysyłający i musi jakby przez 100% swojego czasu być w pełni skoncentrowany i tak naprawdę to jest albo myślenie o priorytetyzacji tych kart, albo odzwanianie do ludzi. Mózg po prostu może paść w którymś momencie, więc to, że się izolujemy, to jest bardzo zdrowy mechanizm obronny, ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli się izolujemy, to też w sytuacji, w której my jesteśmy już w ciężkim stanie i przechodzimy kryzys, odmawiamy sobie wsparcia społecznego, bo te osoby, które nas lepiej znają, są bliższe i mogłyby wyłapać, że się coś z nami dzieje, one nas wtedy nie widzą po prostu, tak? Czyli maleje ryzyko, że skorzystacie jakby na dzień dzisiejszy z najlepszego środka, który może was wspierać w tej sytuacji. I oczywiście, ja nie chcę tutaj czarnowictwa uprawiać, ale takie wystawienie się na długą izolację społeczną poza pracą, że człowiek się odcina od ludzi, może się przełożyć na to, że ktoś w końcu sobie pomyśli, że jest bardzo samotny, że go nikt nie wspiera, że to wszystko nie ma sensu. Mogą się pojawiać myśli rezygnacyjne i myśli samobójcze, których znowu otoczenie może nie wyłapać właśnie dlatego, że ktoś się izolował. Więc tutaj też uważajcie na siebie nawzajem i na te osoby, które jakoś wam znikają z horyzontu, nie odbierają telefonu, że warto to jakby dodatkowo monitorować, czy ktoś nie jest w tak podłym nastroju, już ma tak obniżony nastrój, trudności ze spaniem, że się pojawiła ta depresja, a depresja jest bardzo obciążona ryzykiem myśli samobójczych. I teraz trochę przechodząc do praktyki, żeby wam powiedzieć, jakby co warto dla siebie zrobić w tej sytuacji. Ja szczególnie się odwołuję do tych objawów PTSD, bo one są najgroźniejsze, ale na koniec też trochę powiem o depresji. To, co jest znowu żadną nowością dla was jako medyków, w stresie nasza szara kora trochę gorzej funkcjonuje, bo takie mamy automatyzmy. Matka ewolucja tak nas stworzyła, że jak jesteśmy w stresie, to więcej jest procesów podejmowanych w jądrach podkorowych. I przez to mamy większy chaos w głowie, trudno nam jest podejmować decyzje, mniej informacji bierzemy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, ale też to przetwarzanie językowe danej sytuacji się zmniejsza, czyli dzieje się coś w otoczeniu, a my w stresie nie używamy do tego jakby języka, żeby ułożyć sobie jakąś historię z tego, co się dzieje, tylko bardziej nasz mózg zapamiętuje obrazy, zapachy, dźwięki w danej sytuacji. I im więcej mózg zapamięta takich detali, tych traumatyzujących zdarzeń, tym większa się robi sieć skojarzeń, która potem działa tak, że jeżeli się pojawi jakiś bodziec, który przypomina to, co się zadziało w traumatycznej sytuacji, to odpalają się te same emocje, tak? Czyli można powiedzieć, że to może być wyzwalacz też tych flashbacków, intruzji myślowych, których bardzo nie chcemy. Czyli można powiedzieć, że im więcej zapamiętamy takich detali z sytuacji, w której jesteśmy bardzo stresem obciążeni, tym więcej jest w mózgu przechowanych różnych ścieżek do wywołania potem tego niepokoju. I co jest ciekawe, proszę Państwa, z badań też wiadomo, że to, co sprzyja wzmacnianiu tych szlaków pamięciowych, czyli coś się podziało, była jakaś sytuacja, z której nasz mózg zapamiętał te wszystkie najmniejsze drobiazgi, bo to jest jakby znowu z punktu widzenia przetrwania ważne, że jeżeli ja jestem w jakiejś sytuacji, w której doświadczyłem traumy, to po to zapamiętuję, żeby drugi raz w tej sytuacji nie być, tak? Więc nasz mózg działa tak, zapamiętaj sobie to wszystko ze szczegółami, bo musisz unikać, to jest jakaś sytuacja zagrażająca. I teraz my wiemy, że
to, co sprzyja obniżeniu ryzyka PTSD, to jest wymazywanie trochę tych danych z pamięci. Na przykład w armii izraelskiej po walce żołnierze mają zalecenie, żeby pograć w jakieś gry na komputerze, nie wiem, nawet niech to będzie Tetris, dlatego że to powoduje, że tam w mózgu się te szlaki pamięciowe nie utrwalają. To, co utrwala te szlaki pamięciowe, to jest brak snu, bo jak śpimy, to główna praca mózgu polega na tym, że on czyści te połączenia z tych wszystkich śmieci, które tam zaistniały, tak? To, co wzmacnia szlaki pamięciowe, to jest kofeina, to są energetyki, wszystko to, co wam podnosi poziom aktywacji, powoduje też, że wy lepiej będziecie te wszystkie zdarzenia pamiętali. Więc to, co wypadałoby odciąć teraz, to energetyki i pić mniej kawy jednak. Ja tu też dałam alkohol, dlatego że wiecie bardzo dobrze, że alkohol spłyca sen. I ja rozumiem teraz, bo dostaję takie sygnały od tych osób, które się martwią o kolegów, ale też sami ratownicy do mnie dzwonią, się do tego przyznają, że po prostu pijecie wódkę, żeby zasnąć. I to jest też ten mechanizm, żeby właśnie nie myśleć o pracy, tak? Żeby sobie zresetować mózg, żeby właśnie nie pamiętać tego wszystkiego, co się wydarzyło. Czyli wy jakby dobrą macie intuicję, że trzeba coś zrobić, żeby to myślenie wyłączyć, ale stosujecie metodę, która powoduje, owszem, odetnę się łatwiej mi będzie zasnąć, ale ten sen jest płytki, macie mikrowybudzenia w trakcie snu i ten sen nie ułatwia tego wytarcia tych szlaków pamięciowych. Więc pamiętajcie, nie pijemy alko. Dlatego, że przez to ta sieć strachu się będzie utrzymywała w waszym mózgu i to zwiększa ryzyko, że będziecie mieli stres pourazowy. Jest też taki rodzaj stresu pourazowego skumulowany, więc wy możecie mieć dużo zdarzeń traumatyzujących, po których nie będziecie czuli, że to było bardzo straszne wydarzenie dla was, przerażające, ale jeżeli to wam się skumuluje, to mówimy również o skumulowanym stresie pourazowym, więc trzeba coś zrobić też, proszę państwa, dla siebie, żeby trochę wymazać te szlaki pamięciowe, alkohol tego nie ułatwi. Czyli ważne jest to, żeby zadbać o jakość snu. Ja dzisiaj nie mam czasu za bardzo, jeszcze skontrolujmy. Nie wiem, przy którym slajdzie jestem, ale myślę, że w połowie. Że bardzo ważne jest to, żeby zadbać o jakość snu. Nie mam czasu mówić o tych wszystkich technikach, które ułatwiają zasypianie i o tych wszystkich rytuałach, więc was odsyłam na nasz fanpage, na Kod Czerwony, bo tam jest post o dobrych nawykach związanych ze spaniem, więc tam sobie możecie do tego wrócić. To, co jest jakby techniką, która może wam pomóc w tym wyczyszczeniu trochę waszej pamięci. Często jest tak, że my utrzymujemy jakąś myśl w pamięci, coś, jakieś wydarzenie, że ktoś się odezwał, albo że czyjaś śmierć była bardzo tragiczna, albo ten moment waszej bezradności, że nie wiem, dyspozytor wam mówi, ja już nie wiem, co masz zrobić i jakby zostajecie sami na placu boju, że to są sytuacje, które jeżeli wy ich nie nazwiecie, nie wyplujecie tego z siebie, to one będą też wam cały czas jakby te historie zalegały w głowie. I jeżeli się coś nazwie, jeżeli się coś powie, no jeżeli ktoś z waszym wsparciem powie, no stary, rzeczywiście ciężko, nie? I co zrobiliście? Pewnie się czułeś wkurzony, sfrustrowany, nie wiem, co bym zrobił na twoim miejscu. Wyobrażam sobie, że to jest jakaś załamka, nie? I co zrobiliście dalej? Czyli jeżeli wy nazwiecie tą sytuację i ktoś powie tak, słyszę cię, widzę cię, rozumiem, że masz prawo się czuć tak, jak się czujesz, to nam trochę domyka figurę, tak? My wtedy mamy jakby zamkniętą tą sytuację. Takim narzędziem do zamykania dyżuru jest właśnie REITS, to jest Rest Information Transition Systems. I to jest na takie sytuacje, kiedy można zebrać razem zespół, który pracował i robi się im trochę taki briefing, tak? Co się dzisiaj działo, co nam się udało zrobić, co będzie robiła kolejna zmiana. Też mówienie o tym, co was czeka, jak możecie za każdym razem, po każdej zmianie w zasadzie się to ludziom przypomina, jak możecie o siebie zadbać,
i powiedzenie ludziom, nie idźcie jeszcze do domu, zjedzcie razem posiłek, przegadajcie to, co się działo. Ja wiem, że to w polskich warunkach jest niemożliwe do zorganizowania, bo wy lecicie na następny dyżur albo po prostu chcecie już wyjść z roboty, żeby więcej tego sprzętu nie widzieć, nie czuć tych zapachów, może i nie widzieć też kolegów, którzy wam przypominają o tej całej robocie, więc to też jest okej, okay. Ale to, ten moment tego przejścia między pracą a domem, wy możecie też sobie sami zorganizować. Chociażby jadąc do domu w samochodzie, zadzwonić do kogoś, z kim lubicie sobie pogadać, kto, nie wiem, nie wkręci się z wami w narzekanie, ale zawsze wam pokazuje jakąś inną perspektywę i pozwala wam, nie wiem, wyjść z tego kręgu czarnego myślenia, tak? Czyli wy możecie sobie to transition pomiędzy pracą a domem zrobić samemu. Ostatecznie można włączyć głośno muzykę w samochodzie i tam powrzeszczeć różne hasła z aktualnego strajku, jak nikt nie słyszy, żeby wyrzucić z siebie też te negatywne emocje. Można sobie samemu też w samochodzie popłakać. To też może być dla was jakiś moment przejścia. Żeby lepiej zasnąć, dobrze jest zrobić coś, co spowoduje, że wy będziecie myśleli intensywnie o czymś innym. Czyli taka metoda, żeby wymazać sobie te zbędne informacje z mózgu, których być może nie warto pamiętać, to są gry. Jeżeli jesteście graczami, to zaplanujcie to sobie po powrocie do domu. Fajnie jest, jak macie dzieci i one przecież też do was lgną, o ile nie musicie się jakoś izolować za bardzo, bo rodzina jest chora, to dzieciaki też bardzo chętnie z wami w jakieś gry pograją, tak? Więc taka uważna gra z dzieciakami, kiedy się koncentrujecie na czymś, to też pomaga. Jak macie dni wolne, warto sobie zrobić listę rzeczy do naprawienia w domu. Ja słyszałam, że w trakcie pandemii na lockdownie dużo ludzi ponaprawiało zaległe, popsute rzeczy, ale to też powoduje, że ten umysł się na czymś tam koncentruje, na jakichś precyzyjnych ruchach, myślicie wtedy o tym, co robić. Niektórzy z was lubią przejażdżki, ale nie szarżujcie, bo wiecie, nie ma zasobów, żeby ktoś po was przyjechał. Więc lepiej ostrożnie jeździć samochodem. Więc takie listy rzeczy do zrobienia, które was wybiją z tego myślenia, będziecie się mogli na tym skoncentrować, to jest właśnie coś, co wam pomoże wymazać te zbędne szlaki pamięciowe. To, co też jest taką techniką, którą już możecie robić sobie w zespołach, to jest technika PASS i to jest, jak widzicie, skrót z angielskiego Post Action Staff Support. Zazwyczaj to prowadzi kierownik i jest bardzo podobna w zasadzie do tej techniki REITS, że mówimy to, co się stało, co się działo, podsumowujemy to. Dobrym pytaniem, ale ja zaraz wam pokażę parę pytań, które warto sobie nawzajem zadawać. To jest pytanie, co było najtrudniejsze dla ciebie w tej sytuacji. Bo my czasami sobie opowiadamy, jest takie zjawisko w procesach grupowych, że my mówimy sobie takie informacje, które wszyscy znają, nie? Czyli no wiesz, pamiętasz, nie? I on tam to powiedział, no rzeczywiście, byłem przy tym, widziałem, pamiętam, nie? I w związku z tym ustalamy wspólną wizję jakiejś sytuacji, ale wtedy ignorujemy to, co ktoś indywidualnie mógł pomyśleć. Więc takie pytanie, a co dla ciebie wtedy było najtrudniejsze? Może to było coś innego niż dla mnie, tak? Więc tutaj w trakcie tej procedury też warto się o takie rzeczy pytać. Jakie będą nasze reakcje organizmu? I znowu znacie się na stresie, wiecie, co się dzieje z ludźmi w stresie, więc to, że pamiętajcie, że jakby możecie mieć problemy ze spaniem, możecie być pobudzeni, możecie mieć bóle brzucha, możecie mieć chaos w myślach, możecie reagować irytacją, możecie mieć negatywne myśli o sobie, o swojej przyszłości, że to są różne reakcje fizjologiczne również naszego ciała. To, że będziecie mieli problemy z koncentracją, z zapamiętaniem tego, co do was mówią członkowie rodziny, to też jest wynik stresu. Trudności z jedzeniem, przejadanie się czy niedojadanie, odwodnienie, to też są rzeczy, które będą się z wami działy. Czyli pamiętanie tego, że całe spektrum waszych reakcji na dzień dzisiejszy jest pewną normą w reagowaniu na nienormalne sytuacje, tak? I jakby w trakcie tej procedury PASS warto o tym zawsze załodze przypomnieć, tak? I też dobrze jest, i to w zasadzie możecie sobie zrobić takie wskazówki i od razu powiem, na stronie Kod Czerwony na naszym fanpage'u też takie rzeczy są. I jest lista objawów stresu. Jeżeli chodzi jak sobie z tym poradzić, to ja nie pamiętam, czy jakiś post był na ten temat, ale postaram się coś napisać i tam dodać.
czyli takie wskazówki, co zrobisz, co najlepiej na ciebie działa, jak sobie z tym poradzisz, co planujesz zrobić zaraz po zejściu ze zmiany, żeby każdy powiedział, nie, to ja dzisiaj, nie wiem, pojadę w ulubione miejsce, gdzie, nie wiem, lubię patrzeć na zachód słońca, albo włączę swój ulubiony film, albo, nie wiem, zrobię sobie kąpiel z ulubionym olejkiem, tak? Czyli żeby każdy z was miał plan na to, co zrobić, jak już schodzicie ze zmiany, żeby się zregenerować. Natomiast po bardzo ostrych sytuacjach takie objawy silnego stresu mogą się bardzo długo utrzymywać, nawet przez 24 godziny albo nawet przez 2 dni, więc jeżeli macie taką możliwość, że coś wam się podziało dramatycznego i możecie nie iść na dyżur, wiem, że tutaj pewna lojalność was też wstrzyma, no bo jak wy nie pójdziecie, to kto? Ale tutaj warto pamiętać, żeby robić sobie jakieś przerwy między dyżurami, jeżeli to tylko jest możliwe, tak? Nie, myślę, że w aktualnej sytuacji za te pieniądze, za które pracujecie, to czasami trzeba się zastanowić, czy warto brać następny dyżur, który spowoduje, że ja jeszcze bardziej się jakby stoczę z tej równi pochyłej ze swoim samopoczuciem, czy lepiej zrobić sobie dzień odpoczynku. O wsparciu już mówiłam, więc szybko powiem o znaczeniu wsparcia. Natomiast takie parę pytań w takiej procedurze wsparcia koleżeńskiego, to się nazywa peer-to-peer albo buddy system. W zasadzie o tym mówiłam. O co warto pytać, jeżeli wy chcecie być dobrym wsparciem dla kogoś? Co się stało? Kto, co, kiedy, gdzie, kto co powiedział. Im więcej detali wyciągniecie z kogoś o jakiejś sytuacji, tym lepiej. A co ty o tym wszystkim myślisz? Co zrobiliście, żeby sobie poradzić? Co było w tej sytuacji najtrudniejsze dla ciebie? I po tym pytaniu dajcie komuś czas na zastanowienie się. Czyli jak ktoś nie odpowiada od razu, to milczcie, przetrzymajcie tą osobę, żeby ona znalazła ten najtrudniejszy moment w tej sytuacji, którą opisuje. Dobrze jest wtedy powiedzieć coś wspierającego pod tytułem: nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale stary, ale to musi być przechlapane. Wy macie tam swój język mówienia sobie: rozumiem, co czujesz, tak? Tylko nie mówimy: rozumiem, co czujesz, tak? Ale mówimy: wyobrażam sobie, że to musiało być trudne. Zrobiłeś, co mogłeś. Albo zgadywanie emocji to też jest bardzo dobra strategia. Wiesz co, nie wiem, jak ty się czułeś, ale wydaje mi się, że ja bym się czuł zażenowany, tak? Wydaje mi się, żebym czuł się zawstydzony. Te sytuacje, w których macie problemy z fizjologią albo wasi pacjenci w karetkach mają problemy z utrzymaniem jedynki i dwójki, to są sytuacje, które są zawstydzające dla wszystkich. Jesteśmy zażenowani, tak? Więc nazywanie tego, że no, to chyba jest trudna rzecz dla wszystkich, tak? Ale wszyscy jesteśmy też ludźmi, wszyscy mamy swoją fizjologię i rozumiemy, że takie rzeczy mogą się też przydarzać. Warto to nawet też tym pacjentom mówić po takich sytuacjach. Warto mówić rzeczy, które redukują trochę poczucie winy, ale ja zaraz o tym też powiem, tak? Zrobiłeś, co mogłeś, na twoim miejscu też bym się wkurzył. Mi się też zdarzyło popłakać w takiej sytuacji kiedyś, czyli nie jesteś jedyny, który przeżywa coś takiego. I cała ta rozmowa tak naprawdę, i wiemy to z psychologii, służy temu, że czyjeś emocje się zmniejszają, więc jakbyście z kimś przeszli taką ścieżkę rozmowy, to już ta osoba się czuje trochę swobodniej, bo mogła powiedzieć coś i nie została oceniona przez was. Ale na koniec też warto powiedzieć, co zazwyczaj robiłeś w takich sytuacjach, żeby sobie pomóc. Co ci się najlepiej sprawdza? Jak o siebie dzisiaj zadbasz? W ogóle proponuję wam, żeby to weszło w wasz nawyk, żebyście pytali się, schodząc z dyżuru z kolegami, co dzisiaj zrobisz, żeby o siebie zadbać. Bo takie pytanie, ono może brzmieć na początku, może nawet zabawnie, ale ktoś, kto usłyszy takie pytanie kilka razy, a wcześniej o siebie nie dbał, może w którymś momencie pomyśleć: kurde, nie? Zastanowię się w sumie nad tym, co ja mogę dla siebie zrobić, żeby się lepiej poczuć.
Okej, o tym wspominałam, że o dobre nawyki, jak zasypiać, będziecie mogli sobie znaleźć na fanpage'u Kodu Czerwonego. Natomiast to, co chciałam Wam też powiedzieć, to jeżeli macie duże trudności ze spaniem, przeszarżowaliście już z alkoholem, odstawcie, to pamiętajcie, że jest jeszcze farmakoterapia i że zawsze można poprosić jakiegoś zaprzyjaźnionego psychiatrę o jakieś nieuzależniające leki, które Was będą wspierały też w śnie. Bo wiem, że się powtarzam, ale to jest rzecz kluczowa, żebyście się regenerowali. Jeżeli jest już duży problem z tym zasypianiem, to śmiało idźcie do lekarza po coś, co Was będzie w tym zakresie wspierało. Tu nie chodzi tylko o to, o czym mówię, tak, żeby radzić sobie z PTSD, żeby się nie wkurzać na rodzinę, żeby być wypoczętym na kolejnym dyżurze. Tu też chodzi o Wasze bezpieczeństwo, żeby nie dochodziło do jakichś sytuacji dramatycznych, do wypadków tylko dlatego, że zaśniecie za kółkiem. I chodzi też o bezpieczeństwo Waszych pacjentów, bo zmęczony ratownik też może popełniać błędy, tak? Więc jeżeli to już jest duży problem dla Was, zawsze szukajcie też takiej pomocy. Kolejna rzecz, ja nie będę o tym dużo mówić, bo też myślę sobie, że możecie poczytać na ten temat gdzie indziej, ale jednak jest tak, że jeżeli odczuwamy niepokój w ciele, to on wynika z jakiejś tam biochemii, która się u nas w ciele zadziała, tak? Czyli i adrenalina, i kortyzol, noradrenalina, lepiej wszyscy wiecie, jak to wszystko funkcjonuje. To, co tutaj wymieniłam, czyli techniki oddechowe, techniki związane ze skanowaniem ciała, co się dzieje z, nie wiem, z moimi nogami, z moim brzuchem, z moimi barkami, gdzie jestem napięty, to wszystko jest evidence proofed. To są rzeczy, które działają. Techniki oddechowe zmniejszają puls, wyciszają, powodują, że redukujemy lęk. To jest udowodnione naukowo i też nie będę tutaj cytowała badań, ale tak jak powiedziałam, to działa. Skanowanie ciała i wszystkie takie techniki odwracania uwagi, bo jeżeli my skanujemy ciało i myślę sobie, w którym miejscu moja stopa dotyka ziemi, czy moje pośladki już są zmęczone tym, że siedzą piątą godzinę w tej samej pozycji, to z jednej strony powoduje, że my wiemy, gdzie jesteśmy napięci i to jeżeli jeszcze do tego dołączymy taką technikę oddechową oddychania do danego miejsca, że sobie zwizualizujemy, że teraz powietrze, które wciągam gdzieś tam w moim ciele kieruje się w tą stronę, o której pomyślałam, to jest też technika z jednej strony, która powoduje, że my kontrolujemy oddech, więc obniżamy napięcie, ale też przekierowujemy swoją uwagę z tego, co się dzieje, co nas irytuje, na coś innego i to też powoduje obniżenie poziomu lęku. Uwolniona adrenalina musi być zużyta, więc dla niektórych wystarczy trochę poprzeklinać, dla innych to musi być 10 km szybkiego truchtu. Sport jest bardzo dobrą metodą odreagowywania, jeżeli tylko macie na to czas. Rozumiem, że niektórzy z Was są tacy zmęczeni, że im w głowie w ogóle sport się nie pojawia, że myślicie raczej o tym, żeby iść do łóżka i się przespać. To też jest bardzo dobra technika. Sytuacja, w której jesteście przegrzani, odwodnieni i w kombinezonie kilka godzin może powodować, że u wielu z Was będą ataki paniki. Już nie mówiąc o tym, że się możecie zdekompensować i po prostu się wkurzyć na kogoś, bo też bym się nie zdziwiła, gdyby były takie reakcje. Na ataki paniki zawsze schładzanie dobrze działa i mokre kompresy na twarz. Ci z Was, którzy nurkują, dobrze wiedzą, że to obniża heart rate, jeżeli mamy twarz zanurzoną w wodzie, więc to jest taka już ostateczna technika, żeby szybko sobie skrócić atak paniki. Okej. Ważny wątek dla Was związany z poczuciem winy, bo rozumiem, że takie sytuacje się będą zdarzały. Czy mogłem zrobić lepiej, czy mogłem zadzwonić jeszcze do kogoś innego, a trzeba było nie odjeżdżać spod tego szpitala, bo tam się zaraz miejsce zwolniło. Też poczucie takiej winy w związku z tym, że jesteście elementem systemu i że no, ten system się zawalił i jedziecie do rodzin, którym się nie da już pomóc bardzo często, tak? To jest też gruby wątek, jeżeli chodzi o PTSD. I teraz pierwsza rzecz, którą chciałabym, żebyście robili, jeżeli macie takie nawracające myśli z poczuciem winy, to żeby w ogóle wykreślić słowo wina ze swojego słownika. Jak zamienicie winę na odpowiedzialność i sobie zadacie pytanie, czy ja jestem winny albo kto jest odpowiedzialny za tą sytuację,
to już jakby sama ta etykieta powoduje, że się zmniejsza poczucie waszej odpowiedzialności. I to, co ja wam teraz pokażę, to jest taki przykład na tak zwaną technikę tortu, którą stosujemy w sytuacjach, kiedy przychodzą do nas pacjenci na psychoterapię z poczuciem winy z różnych powodów. Ta technika polega na tym, że się wypisuje wszystkie możliwe czynniki, które doprowadziły do danej sytuacji. Myślę, że jak ja wam to mówię, to już wiecie, że poczucie winy w aktualnej sytuacji w ogóle nie jest racjonalne. To jest takie zadanie sobie pytania, na co ja mam wpływ, na co ja miałem wpływ, co ja mogłem zrobić w tym ograniczonym czasie z ograniczonymi zasobami i w tym miejscu, w którym się znalazłeś. Warto pamiętać, że jakby celem tego jest taka myśl, zrobiłem co mogłem, więcej się nie dało. Jak sami nie możecie dojść do takiej myśli, to też warto z kimś przegadać, to może ktoś wam pomoże jakby dojść do tego wniosku. To, co na pewno na aktualną sytuację wpływa, to jest to, jak działa system od lat, tak? Nie tylko aktualny rząd do tej sytuacji doprowadził, ale poprzednie też, bo od lat, szczególnie w PRM-ie, apelowaliście, że jest za mało ratowników, że za mało dostajecie kasy, słusznie zresztą bardzo, więc te zaniedbania są wieloletnie. Też jakby to, jak w Polsce wynagradza się lekarzy, jak się ich traktuje, że de facto to muszą pracować w trzech miejscach często, żeby zarobić jakieś godziwe pensje, to, że był taki odpływ lekarzy i medyków z naszego kraju, to też jest coś, co wpływa na aktualną sytuację. Ktoś nie przygotował systemu, od pół roku eksperci ostrzegali, że może się wydarzyć jakaś tragedia, to jakby efektów nie było tego ostrzegania, tak? Znowu, czy to od was zależy? Absolutnie nie. Zdarza się też tak, że pacjenci dzwonią bardzo późno. Z różnych powodów. Pewnie teraz ludzie mało wierzą, że jakieś pogotowie przyjedzie, albo to zresztą pewnie zdarzało wam się też wcześniej, tak, że ludzie bardzo przetrzymują ból i potem dzwonią już w dramatycznej sytuacji. Ale też myślę sobie, że takim czynnikiem, który doprowadza do tragicznych sytuacji, jest to, że ci ludzie po prostu są chorzy bardzo często. Tak? Nie mówię o COVID-zie, ale mówię o tych pacjentach, którzy zaniedbywali swoje zdrowie przez wiele lat. Tak? Mówię o takich śmierciach, które się poza COVID-em dzieją, że nawet jeżeli wam się wydaje, że coś zaniedbałem, więc pacjent zmarł, no ale on chorował, tak? I to, że chorował, nie dbał o siebie, miał POHP, a palił papierochy, to nie od was akurat zależy w takiej sytuacji. No i też częściowo pewnie na to, co się dzieje, nakładają się procedury sanepidu, które są jakby niezrozumiałe, wy sami nie wiecie, jak się poruszać tym wszystkim. Nie wiem, jak teraz wygląda robienie wymazów pracownikom medycznym i jak szybko wy możecie być przywracani już na dyżury, ale to, że takie procedury są, a nie inne i tak i działa to z pewnym opóźnieniem, też powoduje, że was jest po prostu w tym systemie mało, tak? Jak was jest mało i nie wyjeżdżają wszystkie karetki, to jest zupełnie poza waszą kontrolą, że pacjenci będą umierali. Więc jakby mówię o tym, żebyście pamiętali, że jak macie jakieś poczucie zażenowania, wstydu albo złości, że ja jestem częścią tego systemu, tak, jesteście tylko częścią. I zdaję sobie sprawę z tego, że robicie tyle po prostu, ile się da. I to, co, ponieważ nie macie profesjonalnego wsparcia psychologicznego i pewnie w najbliższym czasie nikt wam tego nie zorganizuje, to warto pamiętać o tym, że wy sami dla siebie na co dzień możecie być wsparciem. I w tej sytuacji wszystkim zalecam też życzliwość w stosunku do siebie, ale jest parę rzeczy, na które możecie mieć wpływ, tak? Dyspozytorzy robią, co mogą. I myślę, że za chwilę dojdą do swojej ściany, bo wiecie, jakie jest obłożenie dyspozytorni, jeżeli chodzi o personel, że czasami zdarza się, że naprawdę to jest 10% tej obsady, która powinna być. Więc większe zrozumienie dla chłopaków i dziewczyn z dyspozytorni, ale też są sytuacje, że dyspozytorzy, którzy mieli w zwyczaju przyjmować wszystko, dalej przyjmują wszystko i to jest jakaś robota dla kierowników do zrobienia, żeby w tym momencie jakiś nadzór większy nad tymi przyjmowanymi zgłoszeniami przyjąć. To, co możecie zrobić, jeżeli są kierownicy, ale jeżeli macie fajnych kierowników, to warto im o tym przypomnieć,
Bo ja sobie myślę tak, że gdybyśmy mieli wroga u bram i gdybyśmy mieli wojnę i żołnierze by musieli naprawdę bronić obywateli polskich, a nie tylko jeździć na misje do obcych krajów i prowadzić wojny, których nie do końca rozumiemy, ale gdyby to była wojna u nas na miejscu, to nikt słowa złego by o żołnierzach nie powiedział, tylko by wszyscy mówili, że są bohaterami. I dla mnie ta sytuacja, kiedy o was się tak nie mówi publicznie, że władza nie wyraża takiego zdania na wasz temat, sorry, to się nagrywa i pewnie pójdzie potem w świat, ale jest to dla mnie obrzydliwe. Ale myślę sobie, że to, co możecie zrobić sobie nawzajem, to po prostu, a też wasi kierownicy wam to mogą zrobić, to przypominać wagę waszej pracy i tego, że wy się cały czas zajmujecie ratowaniem ludzi, a w tej sytuacji własnym kosztem. I myślę, że taka motywacja codziennie jest też wam bardzo, bardzo potrzebna. Warunki do odpoczynku, cokolwiek się da, każda minuta, kiedy ktoś nie dzwoni, ktoś nie pyta, pacjent jest na tyle stabilny, że w kolejce możecie zamknąć oczy i sobie, nie wiem, pomedytować, pomyśleć o jakiejś przyjemnej plaży czy o jakimś widoku w górach, do którego tęsknicie i przenieść się tam myślami. Czy nawet umówić się, słuchaj, no pacjent jest stabilny, to ty się teraz prześpi 15 minut, a za chwilę ja się prześpię. Wykorzystujcie każdy wolny moment na to, żeby sobie robić mikrodrzemki. Mikrodrzemki zwiększają produktywność o 30%, więc po takiej drzemce będzie wam się lepiej na pewno funkcjonowało. Więc ile się da, tyle komfortu w swoją pracę postarajcie się wcisnąć. To, co też możecie robić i wiem, że to się sprawdza, ale jakby to wy pracujecie w tym systemie, nie ja, to sprawdzanie tych kart, które długo już zalegały, żeby tam oddzwaniać, czy jest w ogóle sens tam jechać, bo słyszę historię, że ratownicy szukają poszkodowanego, którego od kilku godzin już nie ma miejsca, do którego było wezwanie, więc to też jest jakaś zbędna praca dla was, a dyspozytorzy nie są w stanie tych wszystkich telefonów wykonać, tak, więc jak dostajecie jakieś zgłoszenie, to weryfikujcie to, czy to jest potwierdzone w ostatnim czasie, jeżeli nie, to dzwońcie po prostu do tych rodzin i pytajcie, czy to jest aktualne. I dbanie o higienę, o to, co jecie, o to, co pijecie, zero kawy, mniej kawy, mniej energetyków i naprawdę oszczędnie z alkoholem i dbanie o sen, to jest jakby clue tego, co możecie dla siebie teraz robić. To, co może wam się z wami już się dziać na tym etapie, to są oczywiście różne objawy depresji, chroniczne zmęczenie, brak energii, taki dialog motywujący, który musicie ze sobą prowadzić rano, żeby wyjść z łóżka, odczuwany niepokój przez cały dzień, obniżony nastrój również przez cały dzień, także jeżeli wam się zdarzają takie dni, że nic was nie śmieszy, że nie chce wam się gadać z ludźmi, nic wam nie smakuje i te stałe metody poprawiania sobie nastroju nie działają, to jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. Jeżeli macie trudności z jedzeniem, czy jakiekolwiek zmiany w nawykach związanych z jedzeniem, jeżeli macie myśli rezygnacyjne, że nie chce wam się już żyć, że to wszystko jest bez sensu i pijecie z rozpaczy, nie tylko po to, żeby sobie przyspieszyć zasypianie, to jest sygnał, żeby się zgłosić po pomoc psychologiczną. Albo do psychiatry, albo do psychoterapeuty. Na ten moment ja nie widzę jak takiego samego efektu jak na początku pandemii, że bardzo dużo psychologów zgłaszało się do pomocy wolontaryjnej. Muszę wam powiedzieć, że psychologowie też są zmęczeni pracą w tej chwili, szczególnie ci, którzy pracują w różnych ośrodkach prywatnych. Ja mam na dzień dzisiejszy 3 osoby do polecenia i wstawię informacje również na kod czerwony, które się zgłosiły do udzielania darmowego wsparcia medykom, więc 3 osoby na całą Polskę to nie jest jakoś bardzo dużo, ale zadbajcie o siebie, jeżeli macie poważne objawy depresji, to nie czekajcie na to i decydujcie się od razu na szukanie pomocy. To, co jeszcze pomaga, to oczywiście nastawienie do pracy, czyli jeżeli idziecie na dyżur i już z tymi lękami, to warto sobie pomyśleć, ok, co było ostatnio, teraz pewnie będzie tak samo albo gorzej, czyli nie myślcie sobie, a może dzisiaj będzie lepiej, bo wtedy się zderzacie ze ścianą, trzeba tutaj realistycznie przewidzieć sytuację, że pewnie mnie czeka to, co było ostatnio.
co jest możliwe w tej sytuacji. Czyli jeżeli jesteście w pracy, to tak naprawdę macie ograniczone zasoby, żeby coś zrobić. Możecie dzwonić, możecie pytać, możecie sprawdzać o kolejne w kolejnych szpitalach, możecie się próbować dozwaniać do dyspozytorów. Czyli de facto to, co już robicie. Tylko teraz wielu z Was pewnie sobie myśli, że to jest za mało, powinniśmy więcej, powinniśmy lepiej, a to jest to, co Wy możecie w danej chwili, w danej minucie robić, tak? To, co w tej krótkiej perspektywie czasowej jest do zrobienia, to jest do zrobienia, a cała reszta, gdybanie, jest bez sensu. To, co jest też dobrą techniką radzenia sobie, to jest humor, więc go ahead, szczególnie czarny humor, tak żeby pacjenci oczywiście nie słyszeli, ale robienie sobie heheszków z tej sytuacji też jest pomocne. Podkreślanie tego, co nam się udało, czyli jeżeli już jest sytuacja, gdzie ogarniacie, tak, gdzie udaje Wam się wysłać PSP do ratowania człowieka, dojeżdża tam pogotowie i ten człowiek rzeczywiście może być uratowany, sukces. Myślcie sobie o tym, każdym pacjencie, którego jesteście w stanie uratować, że to jest sukces dzisiejszego dnia. Jeżeli Wam się zdarzają takie sytuacje, że macie w dramatycznym stanie pacjenta, a jesteście trzeci w kolejce i lekarz jakimś cudem się zjawia i Wam tego pacjenta odbiera, bo się sam wystraszył w sytuacji, i to myślcie sobie, mam szczęście, palec Boży nade mną czuwa, udało nam się kolejny raz, tak? Bo też jak się koncentrujemy na tym wszystkim, co się nie udaje, no to prowadzi to jakby do depresji i wypalenia zawodowego. Jeżeli trochę zaczniecie myśleć o tym, co mi się udało dzisiaj w pracy, na co ja miałem wpływ, to też jest pewna forma takiej autopomocy. I też te sytuacje, w których możecie coś zrobić, albo wydają się problemem, ale jeszcze nikt się tym nie zajął, też warto, warto coś z tym zrobić. Teraz do tych z Was, którzy nie pracują w medycynie, a być może są członkami rodzin medyków, to w zasadzie będzie trochę apel. Zgadałam się. Wasi partnerzy, wasze partnerki są na wojnie. Gdybyśmy sobie wyobrazili ich w mundurach żołnierzy, to pewnie zupełnie inaczej byśmy ich traktowali, ale oni są w mundurach i są na wojnie. Mają uzasadnione powody, żeby być zmęczonym, uzasadnione powody, żeby być podirytowanym. I to się może zdarzyć i dobrze jest w aktualnej sytuacji irytację, jakieś podniesienie tonu głosu, po prostu zignorować i przeczekać. Oczywiście nie ignorujemy agresji, tak? Jeżeli ktoś jest agresywny, to warto takiej osobie jakby powiedzieć, na to sobie nie pozwalamy. Może być tak, że wasi partnerzy i partnerki mają trudności w koncentracji w rozmowie z wami. Można się wtedy czuć odrzuconym, że znowu mnie nie słucha. Ale w aktualnej sytuacji jest to po prostu fizjologiczny objaw stresu, przez który oni na co dzień przechodzą. Mogą być nieobecni gdzieś daleko myślami, trzeba ich tam parę razy szturchnąć, ej, słuchaj, gadam do ciebie, nie irytujcie się wtedy na nich, to też jest objaw stresu chronicznego, w którym aktualnie się znajdują. Jeżeli sięgają po alkohol, uświadamiajcie im, jakie to może być skutki, już się trochę dzisiaj dowiedzieliście, możecie doczytać, sugerujcie inne metody rozładowania napięcia. Odpuśćcie sobie jakieś w domu rzeczy, tak? Nie wszystko musi być ekstra wysprzątane, nie zawsze musicie jeść porządne rzeczy. Jak nie zjecie raz ciepłego obiadu, a jakieś kanapki wrzucicie, to też się nic złego nie stanie, nie musicie być idealni na wszystkich frontach, więc odpuszczajcie też sobie na maksa różne obowiązki. Stwórzcie sobie przestrzeń na odpoczynek, ale też warto, jak jesteście rodziną, przegadać to, co dla danej osoby jest najlepsze, bo jeden człowiek wraca do domu i chce spędzić czas z rodziną i to jest dla niego odpoczynek i odreagowanie, ale są osoby, które wolą uniknąć rodziny i zamiast wracać od razu po pracy i nie wiem, iść sobie na spacer, iść sobie do siłowni, a teraz już nieczynne są, tak? Ale zrobić coś fizycznie, dajcie im na to czas i jakby ja tylko apeluję o cierpliwość w tej sytuacji. Na koniec chciałam zaznaczyć akcentem politycznym też dziękuję za uwagę i dziękuję za wsparcie wszystkich medyków, którzy się wolontaryjnie zgłaszają na protesty i że tam jesteście i wspieracie i swoimi umiejętnościami, ale też swoją obecnością. Stay safe, bym powiedziała, ale jesteście na pierwszej linii walki, więc wy wiecie więcej o tym, jak zostać safe.